Witam serdecznie. Jeżeli ktoś ma starszego laptopa, może mieć problem z wbudowaną kartą sieciową, gubi, Wi-Fi zrywa, trzeba kilka razy restartować komputer, pojawia się takie kółeczko, że brak łączności. Niestety mój laptop ma trochę lat, więc musiałem kupić bezprzewodową, dwupasmową kartę sieciową. Wybrałem Archera T3U od TP-Linka. Zapakowany bardzo solidnie, choć to malusieńkie mini urządzonko na USB 3.0. Obsługuje sieć Wi-Fi w dwóch pasmach 5 GHz oraz 2,4 GHz. Zapakowany jest bardzo dokładnie, bardzo fajnie to wygląda. Jest to taki mini stick, który ma przezroczystą akrylową obudowę. No więc obsługuje standard 802.11ac, 3 razy szybciej niż dotychczasowe połączenia w standardzie 802.11n. Instalacja podobno bardzo prosta, wystarczy wsadzić stick do komputera i uruchomić płytę instalacyjną. Zobaczymy, czy rzeczywiście to tak wygląda, czy będziemy musieli przejść do opcji drugiej i użyczyć sobie WPS narzędzia. Jeżeli mamy laptopa z CD-kiem, nie ma problemu. Jeżeli nie mamy, to musi być podłączenie do sieci, no ale skoro karta sieciowa, bo nie mamy sieci, no to jest problem. Trzeba by było sobie gdzieś indziej zgrać sterowniki na drugiego sticka. Po wsadzeniu USB-ka zapala nam się zielona lampka i stick jest gotowy do konfiguracji. Zatem wrzucamy płytkę CD. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma, to można z sieci ściągnąć i autorun wrzucić z dysku USB. No więc instaluje, uruchamia, pokręci, pomiędli. Trochę nam tutaj czasu to zabierze, ale w końcu jak zakończy się ta cała kręciołowatość, to już wszystko będzie nam działało. 5 GHz to prędkość do 867 MB na sekundę. Częstotliwość 2,4 GHz to maksymalnie 400 MB na sekundę. Urządzenie niecałe 90 zł. Zainstalowało się, zatem wybieramy. Teraz mamy do wyboru dwie. Wi-Fi i Wi-Fi 2. Żeby nie używać tego Wi-Fi, które nam przestało działać, zaraz pokażę, jak można sobie to odklikać w ustawieniach w panelu sterowania. Ale najpierw połączmy się normalnie z naszą domową UPC. No i w panelu sterowania możemy wybrać ustawienia, połączenia sieciowe, powyłączać to, czego nie używamy i zostawić tylko Wi-Fi, którego będziemy używać. I wtedy będzie nam to działało, automatycznie się łączyło i będzie super. Dla starego laptopa jak znalazł. I już mamy tylko i wyłącznie sieć Wi-Fi.